Tutaj w Katowicach się spotykamy, będzie mieć premierę portal www.januszkurtyka.info. Co w tym portalu będzie można znaleźć? Dużo informacji odnośnie mojego męża. Będą też na pewno fragmenty biografii. Będą też zamieszczane fragmenty jego prac naukowych, bo otóż mój mąż przede wszystkim był naukowcem i chciałabym to upublicznić. Ktoś by mógł pomyśleć, dlaczego Katowice, dlaczego nie Kraków, dlaczego nie Warszawa, tylko właśnie tutaj u nas na Górnym Śląsku? Jak to mówi apokalipsa, czas i przypadek jest we wszystkim. I tutaj też zadziałał czas i przypadek. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na taką formę upamiętnienia męża? Taka forma jest, myślę, aktualna naszym czasom. Internet wchodzi wszędzie, jest ogólnie dostępny i myślę, że w ten sposób należy też wykorzystać. Jak pani się czuje, widząc tyle wyrazów sympatii, wyrazów też chęci uczczenia pamięci pani męża? No, ewidentnie dobrze się czuję. Dobrze się czuję i na pewno całą swoją pracę i postawą sobie na to zasłużył. Dziękuję bardzo. Dziękuję.